dotarła do ciebie pilna wiadomość od Ser Długoręki. Przyjmij gratulacje za sposób, w jaki poradziłeś sobie z ostatnim zadaniem. Teraz stajemy jednak przed jeszcze większym wyzwaniem. Wyrusz natychmiast w kierunku granic ojczyzny. Zabierz tylko kilku najlepszych ludzi. Wszystko się wyjaśni, kiedy dotrzesz na miejsce. Niemal zajeździłeś swoje konie na śmierć, gnając na spotkanie z lordem. W końcu spotkałeś posłańca od Ser Długoręki, który wręczył ci list z opisem twojego zadania. Szpiedzy donieśli nam, że szczur szykuje ostatni desperacki atak na nasze ziemię. Musisz znaleźć i opóźnić marsz jego armii. Nie mamy czasu, aby przeprowadzić zaciąg do wojska, ale Duke Beauregard, zwany Wężem, wspomoże nas znacznymi siłami, jeśli otrzyma od nas w zamian ładunek piwa. Kiedy pokonamy armię oblężniczą szczura, Beauregard zgodzi się, abyśmy zagarnęli sąsiadujące z naszym terytorium ziemię szczura. Uprawiaj więc chmiel i wasz piwo, a później wyślij je wężowi. Ale strzeż się, niełatwo będzie ci zapanować nad własnymi poddanymi i nakłonić ich do pracy. Skorzystaj ze wszystkich środków, które masz do swojej dyspozycji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, możesz się nawet posunąć do okrucieństwa. Armia szczura musi zostać rozbita. Wybierz miejsce na spichlerz. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Łucznicy w gotowości! Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Stan skarbca bez zmian, mój panie. Wiadomość od szczura. Głupcze! Niebawem zapłacisz za wtrącanie się w sprawy, o których w ogóle nie masz pojęcia. Mój panie! Jakieś polecenia? Zawsze gotowi. Wojska szczura atakują. Dokąd tym razem? Zapasy drewna są zbyt szczupłe, sir.
Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Nasze zapasy żywności kurczą się. Złoto panie. Wpływa do naszego skarbca, sir. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, sir. Czekamy na rozkazy. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Zmieniłem zdanie. Żołd w armii ciągle rośnie, dlatego będziesz musiał dostarczyć mi więcej piwa. To przecież uczciwa prośba, nieprawdaż? Niewielka grupa żołnierzy Szczura zmierza w kierunku naszego zamku. Tak? Już tam zmierzamy. Łucznicy w gotowości. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broni. Wojska Szczura atakują. Potrzeba drewna. Czekamy na rozkaz. Mój panie. Ruszamy natychmiast. Kmieć jest już raz została wstrzymana, panie. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia? Wyruszamy! Potrzeba drewna. Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. Już tam zmierzamy. Praca została wstrzymana. Ten obiekt aktualnie funkcjonuje, mój panie. Z podatkami. Cóż, to całkiem miła odmiana. Czekamy na rozkazy. Tak? Ruszamy natychmiast. Nasz chmiel dotknęła okropna choroba. Cały plon stracony, sir. Potrzeba drewna. Zapas mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk Szczura, który zmierzał w tę stronę. Czekamy na rozkazy. Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Panie! Jakieś polecenie? Wojska Szczura atakują!
znaleźć. Czekamy na rozkaz. Trzeba nam broń. Potrzebujemy więcej drewna. Łucznicy w gotowości. Wiadomość od szczura. Świat do reszty oszalał. Ja? To przecież ja miałem cię rozgnieść. Z chmielem coś jest nie w porządku, mój panie. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broń. Mój Bóg będzie ci służył. Mój panie. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkaz. Tegoroczne burze zrujnowały moje hrabstwa. Obawiam się, że musisz dostarczyć jeszcze więcej piwa, bo nie uda mi się zebrać go siwa na zaciąg wojsk. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broszce. W gotowości. Wiadomość od twojego skryby. Niepokojące wieści, ser. Duke de Truff, zwany Pieprzem, właśnie zagarnął jedno z neutralnych hrabstw. Złoto wpływa do naszego skarbca, ser. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, ser. Czekamy na rozkaz. Trzeba nam broń, ser. Wiadomość od twojego skryby. Zgromadziliśmy piwo i wysłaliśmy je wężowi. Miejmy nadzieję, że wkrótce nadejdą obiecane posiłki. Chmiedź jest już w drodze. Złoto wpływa do naszego skarbca, ser. Złoto wpływa do naszego skarbca, ser. Z chmielem coś jest nie w porządku, mój panie. Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. Lud czci twoją osobę, panie. Wiadomość od twojego skryby. Ser, nadeszły wojska obiecane nam przez węża. Ależ to spory kawał drogi. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Tak? Wyruszamy. Zwiadowcy donoszą, że silny oddział wojsk szczura maszeruje w naszym kierunku. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Tak? Już tam zmierzamy. Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia? Ruszamy natychmiast. Dokąd idziemy? Zawsze gotowi. Wojska szczura atakują.
działamy na rozkaz. Tak? Wróg został pokonany. Wiadomość od szczura. Sprawy mają się dobrze? Tak. Myślę, że tak właśnie powinno być, czyż nie? Potrzeba nam broni, ser. Jesteśmy zwycięzcami. Siły oblężnicze szczura zostały rozbite i odniosłeś całkowite zwycięstwo. Po powrocie dotarły do ciebie jednak wieści, że wąż złamał umowę i sam zagarnął ziemię szczura.